Czy tabliczka z imieniem i nazwiskiem już zabrana na pamiątkę z Senatu? Tak, to jest taki zwyczaj, że kiedy kończy się kadencja, przynajmniej ta czynna zawodowo taka, to odkręcają te tabliczki pracownicy Senatu i dają senatorom na pamiątkę. Pani też zabrała? Zabrałam, no jakżeby mogła ją zostawić. Zastanawiałem się, czy dzień po wyborach, kiedy okazało się, że co prawda odsunęliście PiS od władzy, wszystko na to wskazuje, że to wy utworzycie nowy rząd, ale pani nie weszła do Sejmu, do którego tym razem pani kandydowała, a nie do Senatu. Czy bardziej była radość, czy jednak żal, że pani nie wchodzi? Powiem szczerze, że trochę mi było żal, bo ja jestem związana jeszcze teraz emocjonalnie z tą formacją i z tym, co robiłam dotychczas. Wyrosłam z samorządu terytorialnego, przeszłam na poziom trochę wyższy do poziomu państwowego. No a teraz muszę się z tego wycofać, będę oglądać to, będę doradzać ewentualnie, będę na pewno uczestniczyć w miarę czynnie w życiu politycznym, bo nie wyobrażam sobie innego życia. Jeszcze jestem związana emocjonalnie z nauką uniwersytecką. Być może, że zajmę się napisaniem czegoś, co dotyczy gospodarki wodnej i ochrony wód, bo jest to też mój przedmiot zainteresowania. A wiadomo, że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia i powinniśmy jednak o to zawalczyć. Być może włączę się w takie działania proekologiczne, prokobiece. Zobaczmy. Bardzo na czasie tematy. Tak, ale z polityką zupełnie chce się pani od niej zdystansować? Nie. Czy będzie pani też się udzielać nadal w partii? Będę się udzielać, jeżeli będę potrzebna i zaproponuje mi partia, powiedzmy, jakieś zadanie, to ja oczywiście, jeżeli będzie mi to odpowiadało, to wykonam. Ja zupełnie chyba bez polityki nie mogłabym już żyć. Za półtora tygodnia ma pani urodziny. Piękne, tak? Okrągłe, 20 urodziny. Plus Polska 60. Ma też. Każda z pań ma 20 urodziny, każde kolejne. Polska ma też urodziny, jeśli tak to można powiedzieć. Święto Niepodległości pojutrze. 11. Chciałbym zapytać na koniec, czego pani sobie życzy na te urodziny, które już niebawem, i czego pani życzy Polsce? Powiem może najpierw, czego życzę Polsce. Życzę Polsce unormowania sytuacji politycznej, powrotu do tej dobrej drogi, którą zapoczątkowano w latach 90., realizowano na wielu poziomach i w samorządzie, i w polityce później. Chciałabym, żeby przede wszystkim edukacja, nasza edukacja dzieci była zmieniona. I biorąc pod uwagę rolę kobiet, ich pozycję w społeczeństwie naszym, chciałabym, i powiem to otwarcie, żeby do szkół wprowadzono taką poważną edukację seksualną, po to, żeby nie było to jakimś takim odkryciem, jakimś takim tabu, które prowadzi potem do niezrozumienia, prawda? Lewica z pewnością przyklaśnie. Zobaczymy, co na to trzecia droga. No trzecia droga jest taka chwiejna w tej materii, bo ja nie muszę powiedzieć to wyraźnie. Aborcja nie zastępuje antykoncepcji. To nie jest sposób na to, prawda? Więc powinna być świadomość. Młodzież powinna być w tym kierunku edukowana. A aborcja jest już ostatecznością i koniecznością albo zdrowotną, albo sytuacyjną. Różnie to bywa. To jeszcze króciutko, czego pani życzyć na te urodziny, które za półtora tygodnia? Zdrowia, radości życia, chęci do działania i przyjaźni ludzkiej, czyli znajomych, sympatycznych, miłych, z którymi można pogadać, z którymi można się pośmiać. Tego bym chciała.